Cześć, witajcie kochani w specjalnym wydaniu programu W łóżko z Oskarem. Czasy dla nas wszystkich są wyjątkowo trudne, ale specjalnie dla was postaraliśmy się im zaradzić. Jestem ja, moje niesporne Loki, no i tytułowe łóżko, które tym razem jest moim prywatnym łóżkiem. Jedyne czego, a właściwie kogo nam na ten moment brakuje, to naszego wyjątkowego gościa, z którym już za chwilę połączę się z mojego domowego studia. Koniecznie sprawdźcie, kto to taki, zostańcie z nami, oglądajcie wyjątkowe wydanie programu W łóżku z Oskarem. Buziaki. Cześć Natalia, bardzo miło mi jest Cię powitać w specjalnej edycji W łóżku z Oskarem, edycja Cześć. Izolacja. Bardzo mi miło, Oskar. Jakkolwiek kontrowersyjnie to nie brzmi, to miło mi. Nie no, konwencja programu jest bardzo przyjemna. Na celu mamy przyjacielskie rozmowy. Widzę, że kolorowe poduszki za tobą leżą, więc konwencja programu zachowana w tych trudnych czasach. Tak, jestem, tego nie widać, ale jestem na łóżku. O, no to świetnie. To po prostu wszystko jest superancko. Jak ci w ogóle na tej kwarantannie, na tej izolacji? Wiesz co, jest mi dość przyjemnie, mogłabym tak to powiedzieć. Bardzo jestem teraz na Kaszubach. Przyjechałam do domu, na co bardzo długo czekałam. Wiesz, i tak bardzo się izolowałam przez ostatnie 3 tygodnie. Nigdzie nie wychodziłam, nigdzie się nie ruszałam z tego mojego warszawskiego lokum, po to, żeby móc przyjechać tutaj do domu, do bliskich w taki, wiesz, najbezpieczniejszy jakby sposób. I jestem już tutaj, także się bardzo cieszę. Jesteś dla mnie fenomenem i aż podniosłaś mnie na duchu, bo każdy, z kim rozmawiam, mówi mi, że jest mu tak ciężko na tej izolacji, że w ogóle to beznadzieja, a ty z uśmiechem na twarzy opowiadasz mi, że u ciebie jest fenomenalnie. Słuchaj, fenomenalnie to jest za dużo powiedziane, jakby i też mówię tutaj stricte przez swój pryzmat, bo wiesz, jakby mi jest dobrze, gdybym miała patrzeć tylko tutaj na siebie i na moich bliskich, którzy odpukać są zdrowi, ale oczywiście śledzę też na bieżąco jakby losy Europy, świata i wiem, co się dzieje wokół mnie i to mnie przeraża i to jest dla mnie przykre. Gdyby to, że wiesz, siedzimy wszyscy, jakby podoba mi się w tym, co nas spotkało, jedynie to, że zwolniliśmy tempo, bo jakby ja uważam, że tak bardzo już galopowaliśmy i ja sama też galopowałam i nie jeden raz się na tym łapałam, że jakby jestem, wiesz, w takim pędzie, że zapominam o, wiesz, podstawowych takich czynnościach życiowych, które są niezbędne do funkcjonowania, o tym jak, o takich rzeczach jak jedzenie nawet, bo w takiej prędkości się działy rzeczy w moim życiu. I myślę, że to gdzieś taki jest pstryczek trochę od losu, żeby się w tym wszystkim zatrzymać. I gdyby to nie było jakby okraszone całym tym nieszczęściem, które się dzieje, strasznym i przerażającym, które ja widzę i które mnie strasznie boli, to wszystkim nam taka kwarantanna by dobrze zrobiła. Taka, żeby się właśnie zatrzymać i zwolnić tempo. Ale jest mi okrutnie przykro, że się dzieje krzywda ludziom. No jakby, i to jest rzecz, która mi bardzo ciąży i ciąży całej mojej rodzinie. No a oprócz tego też, wiesz, jakby wiem, jak dużo to będzie nas wszystkich kosztowało w przyszłości, jeśli chodzi o zawodowe kwestie. Bo podejrzewam, że każda branża jakby zostanie dotknięta, moja na 100%. Czym wypełniasz sobie te dni, skoro udało ci się zwolnić, bo na Kaszubach, z tego co śledzę na Instagramie, chyba drugi albo trzeci dzień dopiero jesteś. Tak, no jestem od niedawna, bo właśnie dość długo siedziałam w Warszawie, żeby przyjechać tutaj z czystym sumieniem. Wiesz co, dużo rzeczy robię i to też tak jakoś, to że mam tego czasu więcej, to mogę sobie pozwolić na powrót do takich pasji, które miałam jako dzieciak. Wiesz, ja się zawsze bardzo parałam i zdjęciami, i robieniem takich krótkich filmów, które sobie potem sama, wiesz, siedziałam tutaj w tym pokoju przy biureczku i montowałam sobie te filmiki jeszcze będąc w podstawówce czy w gimnazjum. Potem, wiesz, wszystkie te moje obowiązki spowodowały, że zabrakło mi na to czasu, a ja bardzo lubię takie rzeczy robić, lubię jakoś reżyserować. Ja mam tutaj dużą rodzinę, więc ja mogę ich wszystkich tutaj sobie, wiesz, wykorzystać do tych swoich twórczych zapędów. A oni są też super, bo się bardzo dają mi na to i lubią te wszystkie moje szalone pomysły, więc my tu sobie, wiesz, twórczo i bardzo kreatywnie spędzamy ten czas. Robimy sobie teledyski, nagrania, sesje nagraniowe, sesje zdjęciowe. Ja wczoraj tutaj urządziłam dziewczynom moim, czyli mamie i siostrze, domowe spa i tutaj każda z nich miała profesjonalne zabiegi przeze mnie wykonywane, więc dużo rzeczy robię, w ogóle się nie nudzę. Dużo też pracowaliśmy w ogrodzie przedwczoraj, bo też w końcu jest na to czas, żeby trochę nadrobić zaległości po zimie. Więc wiesz, to jest czas na te wszystkie rzeczy, na które tego czasu ja przynajmniej nie mam na co dzień.
fani dopytują, kiedy nowa płyta, drugi album studyjny. Wiadomo już coś na ten temat, bo domyślam się, że okres kwarantanny trochę pokrzyżował plany. No wiesz co, ja liczę na to, że nie, bo ja chciałabym bardzo wydać tę płytę jesienią i taki był plan. I mam nadzieję, że ta kwarantanna mi tego planu nie pokrzyżuje. Ona już trochę go krzyżuje, tak szczerze mówiąc, bo to tam no, najróżniejsze kwestie wchodzą w grę, między innymi też finansowe, które wszystkim nam się bardzo na pewno pogorszą przez ten czas siedzenia w domu teraz. Ale bardzo bym chciała, wiesz, ja dużo materiału już mam. Mam bardzo dużo fajnych pomysłów na tę płytę i mam takie poczucie, że to będzie naprawdę fajny krążek. Jestem już na tym etapie jestem dumna z tego, co tam się znajduje, więc a jeszcze tyle dobrego się może wydarzyć. Także chciałabym bardzo, żeby to się stało jesienią. Niedawno Kłebo wydał swoją płytę, gdzie słyszeliśmy ciebie rapującą, co dla mnie było na przykład hitem, jak to mówiłaś, że wolę Miley i Billie Eilish, tak w ogóle, to jest rewelacja. Czy na twojej nowej płycie też zobaczymy cię w takiej odsłonie bardziej raperskiej, będzie coś takiego? Za dużo ludzi mi o to pyta, raczej nie, to jest jednorazowa gdzieś tam przygoda, bardzo ciekawa, bardzo inspirująca, ja też jakby wiadomo w ten rap się znacznie bardziej wgłębiłam i teraz jakby, wiesz, startując jako dziewczyna, która w ogóle, jakby ja jeszcze 2 lata temu nie miałam pojęcia o tym, co się dzieje na polskiej scenie rapowej, nie miałam pojęcia, jacy są raperzy i w ogóle jakoś totalnie byłam z innego świata. Ale Kłebo to kojarzyłaś, czy nie? Jezus, przyznam szczerze, że nie. Kocham to. Bo ja naprawdę nie słuchałam rapu, a teraz naprawdę już jestem taka mocno zorientowana. Mam swoich ulubionych raperów. Słucham tego i w ogóle. No wiesz, oczywistość jest jasna dla wszystkich. Jaki jakby jestem ulubiony raper, ale bardzo lubię Filipa Taco, bardzo lubię Sokoła, bardzo lubię Matę, czyli taką świeżynkę na naszej rapowej scenie. Bardzo lubię Problem. No jest trochę tych ludzi na tej rapowej scenie, którzy mi się podobają i których z wielką chęcią słucham. No i z tego, co słyszeliśmy oczywiście na płycie Kłebo, tęskni za starym Kanie, oczywiście to podstawa w ogóle. tak, ale faktycznie jestem teraz na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o moją płytę, to wiesz, takie moje z korzeni prawdziwe miłości muzyczne, takie z fundamentów po prostu i z kości się nie zmieniły i one się na pewno nie zmienią. Czyli ja dalej najbardziej w muzyce lubię piękne melodie, kojące serce i duszę, wzruszające, rzewne, nie zawsze, ale często. I to jest wiesz, jakby miłość, która będzie do grubowej deski i ja tego nawet nigdy nie zmienię. A słuchaj, no to może singiel po kaszubsku jakiś, jak powrót do korzeni. Słuchaj, jakiś tam takich romansów z folkiem też tam się można spodziewać. Nie wow. Dużo, ale też. Słuchaj, bardzo dużo fajnych rzeczy. Naprawdę, to jest płyta, którą ja robię od kiedy skończyłam robić pierwszą, wiesz, a pierwszą skończyłam robić 4 lata temu, więc naprawdę dużo emocji i bardzo to będzie dopracowany krążek i z czego się mega cieszę. Pytanie mało dyskretne i też z grubej rury, czy pamiętasz pierwszy duży przelew za muzykę, takie, że poczułaś, że jesteś w stanie sobie pozwolić na coś więcej? Tak, ale wiesz co, to jeszcze pierwszy duży przelew, to pamiętam, ale to było dawno temu. Pierwszy taki, kiedy dostałam duże pieniądze za występ, to było kiedy je wygrałam i to był przegląd w Człuchowie i tam otrzymałam Grand Prix tego festiwalu i nagrodą było 900 zł. I ja byłam bardzo wtedy młoda, bo miałam tam, Jezus, byłam też jakoś chyba w 6 klasie podstawówki czy coś takiego, więc to był jakiś kosmos dla mnie, 900, rozumiesz? 900 to... Ja to sprostuję, bo że ja tego nie przejąłem przez 2 lata, rozumiesz? To jest takie było podejście. Willa w Konstancinie to mało. Tak. Natomiast jeśli chodzi o takie przelewy już późniejsze, pamiętam pierwsza wypłata za koncert, taka duża, to było 500 zł. Takie większe pieniądze, to było 500 zł. Za koncert, bo oczywiście wcześniej też dostawałam jakieś tam pieniądze, ale to były typu tam, czasami dostałam 40 na przykład, to było tak bardzo często i też to było 40, dla mnie bardzo dużo. 40 czego? Złotych? Złotych. Za koncert? Za koncert. To i tak już było spoko, bo ja pamiętam, że dużo też zagrałam za darmo.
bardzo dużo za darmo. Więc jak nagle się okazało, że ktoś chce mi płacić za to, że ja śpiewam, to było dla mnie bardzo szokujące i piękne, bardzo piękne wrażenie to było. No a potem oczywiście to zaczęło się tam zwiększać i jak doszło do tego, że nagle zaczęłam dostawać 500 zł za koncert, czy tam 400, no to już było tak, że bardzo dobrze mi z tym było i czułam się z tym wspaniale. Wow, ale to nie sądziłem, że w ogóle takie małe kwoty funkcjonują w przestrzeni eventowej. Jezus, stary, zdziwiłbyś się. Zdziwiłbyś się naprawdę, za jakie pieniądze ludzie grają joby. Naprawdę. Ja naprawdę bardzo dużo koncertów zagrałam za darmo, bo taki był koszt wszystkiego dookoła, a my jeszcze też nie zarabialiśmy, nie braliśmy za koncerty dużo pieniędzy. I jak żeby wszystko opłacić, żeby opłacić chłopaków, żeby opłacić sprzęty, żeby opłacić busa, żeby opłacić mój odsłuch. Ja jak zaczynałam grać koncerty, to trzeba było kupić dla mnie odsłuch, taki douszny, żebym mogła komfortowo śpiewać. Nie zarabiałam w ogóle pieniędzy. I wtedy ten odsłuch kupili moi rodzice. Odsłuch kosztował wtedy 5000 zł. To były gigantyczne pieniądze dla nas, ogromne. Rodzice wzięli... Jeszcze kilka lat temu. No to było na samym początku, jest dawno. Rodzice wzięli kredyt, wiesz, i kupili mi ten sprzęt, nie? Chociaż sami na pewno mieli inne rzeczy, na które mogliby spokojnie wydać 5 koła, ale kupili dla mnie odsłuch douszny, kiedy tak naprawdę jeszcze wiesz, nie było wiadomo, czy mi się uda nawet, nie? Czy to się nie okazuje, czy kupują na 2 miesiące na przykład, a potem będzie leżał nieużywany. Ale nawet wiesz, bez żadnego zatrzymania, bez żadnych wątpliwości, po prostu dostałam od nich ten odsłuch. No, oni są wspaniali. Zwróciło się w każdym razie. No, wiesz, dbam bardzo o nich, tak jak mogę. To naprawdę gdzieś tam mam świadomość tego, jak dużo dla mnie zrobili i jak dużo robią cały czas. Zresztą jak cała moja rodzina, więc jak tylko mogę, to staram się im odwdzięczać za to wszystko, co od nich dostałam. Jak dzisiaj wygląda twoja sytuacja jako artystki? Bo co rusz widzę wpisy artystów, że ledwo przędą w związku z koronawirusem, no bo są zamykane teatry, wszystkie koncerty, seriale i tak dalej, i tak dalej. Cała branża artystyczna leży. No tobie przełożono program The Four, którego jesteś prowadzącą, tak. Więc że tak zapytam wprost, jak ty teraz przędziesz w tym trudnym czasie? wiesz co, tak naprawdę najbardziej to wszystko odczujemy latem, bo tak jak już powiedziałam w jakimś tam wywiadzie, chyba właśnie u Piotrka, u Grabariego, wakacje dla mnie przynajmniej i na tym etapie, na którym znajduję się teraz, kiedy jeszcze te koncerty to są koncerty plenerowe i to są koncerty organizowane przez miasta, bo ja wiesz, docelowo chciałabym grać koncerty zamknięte i koncerty klubowe i też to będę, w tę stronę staram się iść, tylko to jest kwestia też drogi, którą muszę odbyć, natomiast na razie gram plenery. I gram je głównie latem. Mój sezon koncertowy trwa od maja do sierpnia, września czasami. I to jest tak naprawdę moment, w którym ja zarabiam pieniądze. Bo to, co się dzieje w ciągu roku, to jest event. Czasami od czasu do czasu zagram event, od czasu do czasu jakiś koncert telewizyjny. Ale to są już sytuacje bardzo sporadyczne. Ja gram głównie latem. I latem zarabiam sobie na cały rok. I potem muszę jakby odłożyć sobie te pieniądze, żeby z nich żyć. Największym takim miesiącem, gdzie jest największy obrót, jest czerwiec. Żeby tak to zobrazować bardziej, czerwiec, sam czerwiec, to jest 70-80% mojego obrotu rocznego. Wow. To są takie statystyki, więc jeżeli ja stracę czerwiec, prawdopodobnie tak będzie. Ja jeszcze cały czas w to nie wierzę, jakoś tak nie może to do mnie dojść, ale jeżeli stracę czerwiec, no to jeżeli stracę czerwiec, to stracę 80% przychodu rocznego, no to możesz sobie wyobrazić, jakie to są straty. I wtedy faktycznie moja płyta stoi pod znakiem zapytania, dlatego że ja te płyty opłacam sobie, ja sobie te płyty opłacam. Jakby ja płacę za produkcję, za muzyków, za to, żeby ktoś wgrał mi właśnie instrumenty, za to, żeby ktoś zrobił mix, mastering tych piosenek. I jeżeli nie zarobię sobie na to po prostu latem, no to nie będę miała jak tego opłacić, więc ta płyta wtedy się nie ukaże po prostu. Takie jest życie. A kwestia Polsatu, jak to jest dogadane? No bo chyba na nie wiadomo. Wiesz, jest taki oczywiście wstępny plan jesienny. Zobaczymy, czy to się uda. Ja jeszcze 2 tygodnie temu jakieś takie słyszałam bardzo optymistyczne głosy, że może wznowimy to przed latem jeszcze, ale jakby nie sądzę. No, widzę, co się dzieje u nas w kraju. Wiem, że jeszcze tego szczytu takiego największego nie było. Tego takiego najgorszego momentu, tak z tego co wiem, to jeszcze jest on przed nami, więc zobaczymy. Powiem ci, że jest to wszystko bardzo niestabilne. Jedyna rzecz, która mnie w tym wszystkim jakoś tak pociesza i ratuje, to jest to, że wiem, że to jest sytuacja, która nas wszystkich spotkała. To jest
to jest jakby wspólna troska, więc jeżeli jest wspólna, to też oznacza, że każdy z nas szuka rozwiązania. I każdy, a wiesz, co kilkaset tysięcy głów, czy kilka milionów głów, to nie jedna. Więc to ja jedna. Mam nadzieję, że po prostu wspólnymi siłami jakoś z tego wyjdziemy, no bo gdyby się okazało, że nie znajdziemy żadnego rozwiązania i po prostu my stracimy te pieniądze, które mamy do zarobienia latem, no to naprawdę ciężko będzie już tak zupełnie serio przeżyć po prostu do następnego roku. Mm-hmm. A idziesz na wybory? Wybierasz się? Jak już jeśli o tym się mowa, to uważam, że jest to bardzo nieodpowiedzialne, co się dzieje. Ja się raczej rzadko wypowiadam na tematy polityczne, chociaż mam bardzo konkretne poglądy i wszyscy moi bliscy je znają. Jestem raczej wyrazista, jeśli chodzi o politykę mocno. Staram się o tym nie mówić za głośno, natomiast uważam, że jest to straszna głupota. Nie mamy pieniędzy na to, żeby organizować wybory w tym momencie. To są pieniądze, które się przydałyby na masę potrzebniejszych rzeczy, na służbę zdrowia, na maseczki, na kombinezony dla ratowników, na sprzęt medyczny. Tych pieniędzy i tak brakuje i ostatnia rzecz, na którą powinniśmy je wydawać, to to, żeby zorganizować korespondencyjne wybory. Takie jest moje zdanie i jest mi przykro, że takie coś się dzieje po prostu. No, to prawda. Sam mam znajomych, którzy pracują w szpitalu. Wiem, jak głupie maseczki, głupie w cudzysłowie, bo... Ile to kosztuje pieniędzy? Tak. Wiesz, tu chodzi o życie ludzi, to nie chodzi o poglądy polityczne zupełnie, bo to już nie chodzi o to, kto absolutnie jest za jaką partią, tylko chodzi o to, że my potrzebujemy pieniędzy na służbę zdrowia, a wybory kosztują ponad 1 miliard złotych. No, come on. No, wydaje mi się, że każdy, kto myśli logicznie, widzi, jakie to jest po prostu... Ach, nawet się nie chcę się gotować po prostu, bo to po prostu strasznie nieodpowiedzialne, strasznie. Pozwolę sobie zapytać, czy myślisz, że Kłębo to jest ten na całe życie? Dwa lata. No słuchaj, no wydaje mi się, że jak ktoś tak długo jest razem, no ja nie myślę nigdy krótkodystansowo o związkach. Ja jeżeli się z kimś wiążę, to jakby tylko myśląc o tym, że to jest, wiesz, taka miłość na wieki. Ja jestem bardzo romantyczna. Mm-hmm. A pierścionek już był, czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze nie, chociaż widziałam takie plotki. Nie. A marzysz w ogóle o tym? Jesteś takim typem romantycznym? Mówiłaś, że jesteś kochliwa i czy jesteś taką romantyczką, że wiesz, biała suknia, zaręczyny i tak dalej. Ja bardzo, wiesz, chciałabym mieć w przyszłości rodzinę, dzieci, kocham dzieci, więc jakby dom i w ogóle. Tak. I od zawsze tego bardzo chciałam, od takiej malutkiej dziewczynki bardzo tego chciałam, więc jak najbardziej. No tylko wiesz, to oczywiście musi to przyjść czas, muszę móc się temu w pełni poświęcić. Teraz jestem też w takim wirze pracy, i czuję, że jeszcze dużo muszę zrobić po prostu zawodowo. A jak już poczuję się taka usatysfakcjonowana, to wtedy zacznę myśleć o tych rzeczach właśnie rodzinnych. Mm-hmm. Czy we dwójkę łatwiej jest robić biznes, muzykę, jeśli jest się w tej samej branży, wiesz, popowa księżniczka, w cudzysłowie, żebyś mnie tutaj nie zganiła za chwilę, nie rozłączyła się. Nie, spokojnie. I wiesz, i raperski świat, mimo wszystko, to się bardzo, wiesz, oczywiście się scalają. My mamy dwa jakby osobne biznesy, to jakby oczywiście jesteśmy dla siebie doradcami i tam, gdzie możemy się wspierać i sobie doradzać, to oczywiście to robimy, natomiast każdy pracuje na własnych zasadach i każdy pracuje, wiesz, z innymi ludźmi i każdy ma jakąś tam swoją kreatywność i wyobrażenie tego, w którą stronę chciałby iść, więc jakby nie prowadzimy wspólnego biznesu, tylko każdy z nas prowadzi po prostu swój biznes, tak bym to określiła. Się przyjaźnisz z Igą Lis, która jest z Tako z kolei. I tak. Czy w ramach babskich plotek rozmawiałyście sobie kiedyś, czy fajnie jest mieć takie, wiesz, faceta bad boya, że raper i tak dalej, gdzieś tak po babsku, po dziewczeńsku jest to gdzieś takie jarające w cudzysłowie. Znaczy, my często w ogóle jakby gadam, wiesz, no, mamy tutaj nas, bardzo dużo nas łączy pod tym względem. Więc bardzo często oczywiście sobie o takich rzeczach gadamy, ale wiesz, wizerunek Kuby, przynajmniej wiem, że wizerunek Kuby jest bardzo taki kontrowersyjny, ale to nie oznacza, że on jest w obyciu taki, wiesz, takim bad boyem, bo nie chcę też go jakby obnażać tutaj, bo nie powinnam tego robić, natomiast on nie jest takim bad boyem w domu, bo jest bardzo takim ciepłym, wrażliwym, spokojnym człowiekiem i wiem, że Filip również, także nie powinniśmy tak oceniać, wiesz, bardzo po okładce ludzi. Nie, to absolutnie to takie wiesz. No, ale oczywiście jest to fajne, że wiesz, że oni mają taki na zewnątrz taki wizerunek i no, tak. A propos programu The Four, na który widziałem też, że fani w ogóle zrozpaczeni, że zawieszony i tak dalej, bo nie wiem, czy w ogóle śledzisz komentarze, mówię, że odpisujesz, ale
ludzie, mam wrażenie, bardziej jarali się tym, że ty będziesz prowadziła ten program, niż na przykład jarali się jurorami. To można zobaczyć na YouTubie pod zapowiedziami odcinków. Nie zauważyłam tego. Nawet w sensie, tam nie dotarły do mnie takie głosy. To pędzę do ciebie po prostu z dobrą nowiną, że jakby ludzie byli podekscytowani, ale głośno też było o domniemanym konflikcie z Natalią Nykiel. Czy jesteśmy w stanie jakoś zdementować, bądź sprostować, bądź potwierdzić? Wiesz co, ja przyznam szczerze, że ta plotka, też ja w ogóle otwarcie o tym mówię, że te plotki, które się dzieją internetowe, mnie często dotykają i bardzo często czuję taką niesprawiedliwość dużą i jestem taka po prostu wkurzona i jest mi przykro. I tego dnia też tak było. Bardzo, bardzo mnie to dotknęło. Bardzo. Ponieważ też bardzo ja zostałam postawiona w takim niefajnym świetle, bo wiesz, komentarze typu, że Natalia Schroeder wytwarza wokół siebie aurę gwiazdy, a nikt nie rozumie dlaczego, przecież ona nie ma żadnych sukcesów. To już jakby pali licho te sukcesy, tylko bardziej ta aura gwiazdy jest taka dla mnie bolesna, ponieważ wiesz, podejrzewam, że wszyscy raczej, którzy mnie znają i którzy gdzieś tam ze mną pracują, potwierdzą ci to, że ja jestem ostatnią chyba osobą, która wytwarza aurę gwiazdy wokół siebie, bo raczej ja nie lubię tak jakby potworzenia dystansów. Ja każdy dystans skracam, czy to jest praca na planie, czy to są koncerty nawet. Ja nie lubię jakiejś takiej hierarchii, tworzenia hierarchii. Czuję się z tym niefajnie i raczej to wszystko łamię, więc kiedy czytam taki artykuł, to jest mi przykro, bo to jest bardzo niesprawiedliwe po prostu. To jest jakby kompletne przeciwieństwo tego, o co ja walczę, jeśli chodzi o odbiór mojej osoby. No, artykuł był bardzo taki pejoratywnie napisany w moją stronę przede wszystkim i to było dla mnie bolesne. Absolutnie nie ma żadnego konfliktu między mną a Natalią. Przyznam szczerze, że my z Natalią tak naprawdę nawet się za dobrze nie znamy, bo wiesz, poznałyśmy się na planie programu i zdążyłyśmy nagrać tylko 4 odcinki, gdzie też ja mam jakby osobne próby mają jurorzy, więc my się bardzo często po prostu mijamy. Na scenie jesteśmy razem tak naprawdę tylko wtedy, kiedy kręcimy odcinek, więc my z Natalią, ale zawsze jak się mijamy, to zawsze to się dzieje z dużym uśmiechem, z dużą dozą sympatii, zawsze z wymianą jakiegoś życzliwego zdania. Nigdy nie było żadnych dziwnych i niefajnych sytuacji, a wiesz, potem człowiek schodzi i czyta 600 komentarzy, bo bardzo było dużo komentarzy pod tym artykułem, bo oczywiście był, wiesz, bardzo czytliwy i każdemu się wydaje, że już wie wszystko na mój temat, ponieważ ja się wożę i tworzę aurę gwiazdy, więc oczywiście, no tak, Schroederowa widać to po jej oczach, że taka jest właśnie, wywyższa się, tworzy aurę gwiazdy. No i potem sobie myślisz, że ja pierdzielę, wiesz, teoretycznie to jest portal plotkarski, ale z drugiej strony jest bardzo opiniotwórczy. A wiesz, ci ludzie to są moi słuchacze, więc ja nie mogę tak się do końca tym nie przejmować, bo to są ludzie, którzy mogą być, później mogą pojawić się na moich koncertach, już mając jakieś konkretne zdanie na mój temat, które jest niezgodne z prawdą, wiesz, no to czemu ja mam się godzić na to? Przecież to jest niesprawiedliwe. Natalia, bardzo ci dziękuję, że mi towarzyszyłaś w tej specjalnej edycji. To był w ogóle pierwszy odcinek zdalnie kręcony w tym programie. Tak? Więc... Ojej. Ekstra, ty jestem legendarną postacią, można powiedzieć. Tak, jak kiedyś będę odbierał jakąś ważną nagrodę za 30 lat, to po prostu wspomnę o tym odcinku. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo ci miło. Czuję się zaszczycona. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego ci życzę, zdrowia i mam nadzieję już niedługo do zobaczenia face to face, jak ten koszmar się skończy.